Ci, co się znają, powiedzą, że głupio, że wstyd. Skąd niby zając na Soho tuż przy Wooster Street? Zając marnieje w grochu w lesie, lecz zając na Sochu kwitnie i pnie się. Panie, zającom najlepiej na Manhattanie. Ci, co nie wierzą, powiedzą, że skandal, że dzicz, że takich zwierząt nie wpuszcza się na Brooklyn Bridge. Zając nie zajdzie w kartoflisko róż. Z nami pan Artur Andrus. Panie Arturze, boks na ptaku, czyli każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak. Od samego początku naszego programu ten tytuł nam towarzyszy. Nam tytuł, uśmiech na twarzy i lekkie zdziwienie. Bardzo się cieszę. A to zdziwienie dobrze, że towarzyszy, bo to chodziło o to, żeby zdziwienie towarzyszyło. Rozumiem, że chodzi o to, skąd taki tytuł, boks na ptaku. To się wyjaśnia właściwie na pierwszych stronach tej książki. To jest takie pytanie, które kiedyś usłyszała Maria Czubaszek podczas jednego ze spotkań w Łodzi, zdaje się. Ona opowiadała o tym, że Wojciech Karolak, jej mąż, przywoził jej z każdej podróży buty, szpilki. I że ona ma w związku z tym kilkadziesiąt par w ogóle nieużywanych, bo nigdy nie zdążyła ich użyć. I wstał jakiś pan i zapytał, czy ona nie myślała o tym, żeby otworzyć boks na ptaku. I ja zobaczyłem duże zdziwienie na twarzy Marii Czubaszek, pierwszy raz w życiu chyba, bo ona się tak naprawdę niczemu nie dziwi. I potem jej dopiero wytłumaczyłem, że ptak to jest nazwa pewnego takiego bazaru dużego i tak dalej, ale to zdziwienie było warte uwiecznienia w tytule. A rozwinięcie tego to jest nawiązanie do pierwszej części. Pierwsza część tej książki miała tytuł Każdy szczyt ma swój Czubaszek i to była właściwie książka poświęcona Marii Czubaszek, rozmowa z nią. A tutaj głównym bohaterem jest mąż, Wojciech Karolak, który jest zającem z zawodu. To znaczy oni... Ja wiem, że coraz większe zdziwienie. Tak, to powoduje pan... Ale proszę nie przerywać. Naprawdę jesteśmy ciekawi świata i tej rozmowy. No tak, no, ja nawiązuję troszeczkę do tej piosenki, która się tutaj pojawiła, ponieważ oni są zającami, oni tak się do siebie zwracają. Marysia jest zajęczycą, tak, zajęczycą, on jest zającem, Karolak. Będziemy wiedzieli, teraz jak zaprosimy panią Marię, to będziemy wiedzieli. Proszę do niej się per zajączko zwracać. Tak. Zajączko. Zajączko, tak, tak, jak ministro, zajączko. Na, tak, tak, to jest żeńska wersja zająca. Tutaj są zresztą rysunki zająca. Oni tak się do siebie zwracają i jak powstał taki pomysł, żeby napisać piosenkę do książki, bo to jest piosenka do książki. Dlaczego niby nie może powstać piosenka do książki, jak powstają na przykład piosenki do szaf? Wiecie państwo o tym, że powstają takie piosenki? Ale że do szaf, w którym miejscu się znajdują dokładnie? Dostałem kiedyś, zamawiałem szafę i przysięgam, dostałem taką płytę, na której było 17 piosenek o szafach nagranych. Moja ulubiona piosenka to jest Popatrz, jaki prosty montaż. Tak, no i pomyślałem, że można też piosenkę do książki napisać i coś takiego powstało. Zając jest w roli głównej. Ja wiem, że ten tekst może być nie dla każdego czytelny, jak nie wie, co tam jest w środku, ale wszystko się wyjaśnia. Jak się wzięły zające państwu oni, Karolakom? Oni sami tego nie potrafią do końca wyjaśnić. Na przykład pustym może. Teraz widzę zdziwienie na pana twarzy. Prawdopodobnie. O tym nie pomyślałem wcześniej. Ale oni na przykład na ślub jako prezenty dostawali głównie zające. A nieżywe. Takie też nie nieżywe. Ale nie na Wielkanoc. Ale to też mogą zrobić boks na ptaku z zającami. Mogą, tak. Mogą. Dostawali wiele takich pluszowych zajączków jako prezenty. Wojtek twierdzi, że on jest zającem po prostu, bo jest zającem, bo ma naturę zająca. On jest na przykład bardzo odważny, ale nie w stresowych sytuacjach. To znaczy takie sytuacje nieprzyjemne, to on woli się schować gdzieś. Tak, jak większość mężczyzn. O. Mi już nawet nie towarzyszy zdziwienie. No więc właśnie. Pan się przyzwyczaił za chwilę. Pan tak tutaj... Tak, biedny jest. I to biedny, z ogromną przyjemnością. Tak. No to się jakoś w medycynie nazywa uzależnia. Taka postawa. Tak. Czyli mamy Marię, pana Wojciecha, mamy boks, mamy zajączki. No, będzie to po prostu rozkosz. A my dla państwa mamy oczywiście egzemplarze książki, które chcielibyśmy wam rozdać. Marzymy o tym, żeby wam rozdać. A ponieważ święta też przed nami, więc na pewno je rozdamy. Bardzo proszę, z przyjemnością ja je oddam, zwłaszcza, że to nie ja je fundowałem, te książki. No ale nam pozostaje wielka przyjemność goszczenia pana i tej niezwykłej rozmowy. Bardzo dziękujemy.